To już 6 wypadek w tym tygodniu. Tak być nie powinno. Niegdy strzeże nas żywy ogień tego sanktuarium. Ja nie miałem pojęcia, ojcze strażniku. Do tej pory nikt jeszcze nie zginął. Złamana noga, atak wściekłego wilka to jeszcze, ale teraz... Czy masz mi coś do wyznania, mój synu? To wszystko, co przy sobie miałem, gdy znaleźliście mnie na skraju wioski. Jedyna wskazówka co do tego, kim naprawdę jestem. Do czasu aż tydzień temu znalazłem ten sam symbol, wyryty na drzewie w głębi lasu. Na płomienie, synu! To symbol zakazanej sztuki! Dobrze wiesz, że magia to ścieżka błędnego ognia. Wiem o tym, ale jedyne, co było ukryte w drzewie, to ten kamień. Zrozum mnie, ojcze strażniku. W tej wiosce wychowywał mnie każdy po trochu. Tak, że będąc sierotą, miałem dziesiątki matek i ojców. Ale życie tutaj jest tak jednostajne, tak pozbawione celu. Ten kamień był dla mnie jak zrządzenie losu. Odpowiedź na niezadane pytania. Nie mogłem się oprzeć, zabrałem go ze sobą, nikomu nic nie mówiąc, i spoglądałem w jego głębie, starając się odkryć... Ale przez to ludziom działa się krzywda. Właśnie. Drzemiąca w nim moc musi być ogromna. Żywy ogniu, dopomóż. Arkan, musimy natychmiast się go pozbyć. Kto wie, jakie jeszcze nieszczęścia? Błędny ogień! Arkan, rzuć mu ten przeklęty kamień. Na pewno po to tu przybył. Nie, to ja go znalazłem. Kamień jest mój. Chcesz zgubić nas wszystkich? No, obudziłeś się, a bałam się, że całkiem mi tu znikniesz. Zniknę? Dlaczego miałem zniknąć? Odkąd zranił cię w nią demon, twoja ręka cała się świeciła i pulsowała. A później żeś zniknął na moment. Jak żyję, żem takich czarów nie widziała. No ale gdybyś tak znikał na zawołanie, mógłbyś przedostać się przez demony. Demony, o nie, mój kamień, muszę go odnaleźć. Widzialny czy nie, radzę ci najpierw pójść do Strażnika Ognia. On będzie wiedział, jak temu zaradzić. Arkan, to ty? Cała ręka ci już nie pulsuje. Czy to możliwe, abyś zyskał magiczne moce? Tak, ojcze strażniku. Nauczyłem się, jak stać się niewidoczny. A więc część mocy tamtego monstru musiała przyjść na ciebie. Być może będziesz w stanie opanować kluczowy pierwiastek demonicznych sił. Ogień. Musisz skupić swą magiczną energię w formie kuli, lecz zamiast wchłonąć ją w skórę, spróbuj ją nakierować i wyzwolić. Jeśli ci się uda, możemy wykorzystać te moce przeciwko samym demonom. Spróbuję swoich sił na tej beczce. Skupić, nakierować, wyzwolić. Spiesz się, Arkan. W pobliżu grasuje jakaś potężna istota i tylko ty możesz stawić jej czoła. Odszukaj tego demona. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Thank you.
Przykro mi, dobry człowieku. Z tymi ranami mogę ci pomóc tylko w jeden sposób. Odtrutka na rany czeluści. To brzmi niemożliwie, człowieku. Ja nie mam czasu na bajania zielarza. Muszę odnaleźć grasującego tu demona, nim zabiję więcej ludzi. Niech będzie. Przyniosę ci twój eliksir, jeśli jest. Mam twój eliksir. Powiedz mi, gdzie jest demon. Ale to twoje ostatnie życzenie. To mi wcale nie wygląda na eliksir leczniczy. Może proporcje źle dobrane, albo składniki niedojrzałe.
Jakie nieznane krainy czekają na mnie na końcu tej drogi? Jak wielu wrogów w skórze demona czy w skórze człowieka będę jeszcze musiał pokonać? Jak wiele niezwykłych, magicznych mocy zmieni mnie nie do poznania? Wiem tylko jedno. Teraz, gdy już podniosłem miecz, nie wypuszczę go, dopóki nie doprowadzę tego do końca.